tatusi, mamusia, chcę świętego mieć dzidziusia. Chcą, by dziecko było święte, z aureolą nieprzeciętne. Aureola, aureola, marzy nam się o przedszkola. Aureola, aureola, aureola. Ach, kluczyk! Gdzie on może być? Przeszukałaś klatkę, mądralko? Detektyw Mądralka szuka kluczyka. Kluczyk, kluczyk. Może nasz bałwan go połknął? Zrobiliśmy mu ze śniegu taki grubiutki brzuszek, że to całkiem możliwe. Gdzie on może być? Może w niebie? W niebie? W niebie to mieszkają święci. Oj, ty mądralo, kluczyk musi być gdzieś tu, na ziemi. Zawieruszył się, gdy lepiliśmy bałwana. Sprawdzę. Może przysypał go śnieg? Nie. Nie, tu go nie ma. Nigdzie go nie ma. Pewnie pofrunął. To ty miałaś fruwać, ale coś nie widać rezultatów. Nie widać, nie widać. Hmm? Ale mądralka próbuje i próbuje. O, proszę, o, i hop! Mądralka podskoczyła i hop! Znowu podskoczyła. To zapisz się na zimową ptasią olimpiadę podskoków. Piotrusiu, nie dokuczaj mądralce. Co? Ona jest taka malutka. O, tylko nie malutka. Mądralka jest już duża i zaraz doleci do... Spróbuj dolecieć chociaż do drzewa. Co? Nie? Do drzewa? I postaraj się z całego serca. Ach, no dobrze. Mądralka się postara. Zrób to dla nas. Wierzę w ciebie. A widzę, że ktoś tu się szykuje do lotu. Czuję, że dzisiaj ci się to uda, mądralko. Próbuj z wiarą w sercu. Już święta Urszula Leduchowska mówiła, że serce to klucz do spełnienia marzeń. Serce? Tak. Ach, no dobrze. To dla was mądralka się postara. I hop! I hop! I hop! Piękny lot, mądralko! Niezły z ciebie zimowy lotnik, mała. Tylko nie mała. Oj, przepraszam. To dla nas włożyła w ten lot całe serce. Papuzie, serce. Święta Urszula miała rację, mówiąc, że jeżeli robimy coś sercem, to znaczy z miłością i wiarą, to musi się udać. Jasne, jak aureola. Tak, kochające serce jest, tylko kluczyka nie ma. No, nie ma. No właśnie. O! Co się stało, mądralko? Mądralka widzi coś błyszczącego. Jakiś skarb? A może to jest nasz kluczyk? Tak, to nasz kluczyk. Hurra! Brawo, mądralko, znalazłaś to. Tak, tutaj. Mądralka wierzyła, że się znajdzie. Wiara czyni cuda. Oj, górol, jamse, górol. Łocpoc samiuśkich tater. A teraz odpocznij sobie, mądralko. Przeleciałaś spory kawałek drogi, a do tego znalazłaś kluczyk. Czuję, że to sroka ukryła klucz na drzewie. Sprytny złodziejaszek. Całe szczęście, że ta sroka poszła wreszcie do przedszkola. Tam się nauczy, że nikomu nie wolno niczego zabierać, że to grzech. Najważniejsze, że odzyskaliśmy klucz. O, i teraz nareszcie możemy otworzyć tę cudowną skrzyneczkę wujka Nikodema. Właśnie. No tak tylko, gdzie ona jest? Dzisiaj wszystko nam ginie. No to trzeba się pomodlić do świętego Antoniego z Padwy. Święty
łaski. Niech się spełni wola Twoja, niech się znajdzie zguba moja. Pomóż nam znaleźć skrzyneczkę z instrumentami. Podpowiedz, że z muzycznymi. To jasne jak Aruela, że z muzycznymi. Przecież święty Antoni sam będzie wiedział. Powiem mu, że uczymy się muzyki. Aha. Powiedz mu, że mądralka uczy się grać na fortepianie. O, proszę. Tylko, że to nie jest fortepian, mądralko, ale pianino. O. A ja się uczę grać na gitarze, ale gram ciszej i ładniej. Mądralka gra najpiękniej. O. Chyba nam na nerwach. Piotruś. Co? Mądralka dostała to pianinko od ciotki Ary. No i trzeba się postarać i nauczyć grać tak pięknie, jak to robiła polska święta. Święta? Tak. Urszula Leduchowska. O, jaki ma serdeczny uśmiech. Mhm, to prawda. Tak, i towarzyszył jej przez całe życie. A kiedy była mała, to rodzice nazywali ją słonecznym promyczkiem. Promyczkiem? Wujku, a na jakim instrumencie grała święta Urszula? Na fortepianie. Ta zdolna i uśmiechnięta dziewczynka urodziła się w poniedziałek wielkanocny. O tu. W Austrii, w Losdorf, koło Wiednia. Tam wyemigrował jej dziadek, hrabia Leduchowski. Wyjechał do Austrii, bo groziło mu więzienie za udział w powstaniu listopadowym. I tam jego syn Antoni poznał szwajcarską hrabiankę Józefinę. Gdy sytuacja międzynarodowa trochę się zmieniła, hrabia Antoni z całą rodziną przeniósł się do Lipnicy Murowanej koło Bochni, aby jego liczna gromadka dzieci mogła lepiej poznać ukochaną ojczyznę. Dzieci, a była ich dziesiątka, były nie tylko bardzo uzdolnione, ale także niezwykle pobożne. Julia pięknie malowała, poza tym grała na fortepianie, uczyła się języków obcych, a nawet pisała wiersze. Oprócz Julii, która po wstąpieniu do klasztoru przyjęła imię Urszula, trzeba jeszcze wspomnieć błogosławioną Marię Teresę, nazwaną Matką Afrykańczyków, oraz Włodzimierza, który jako generał jezuitów był bliskim współpracownikiem papieża. W zakonie siostra Urszula opiekowała się dziećmi i młodzieżą. Najpierw w Krakowie, a później w Petersburgu. Gdy zmuszono ją do opuszczenia Rosji, wyjechała do Szwecji, a po kilku latach przeniosła się do Danii. W czasie I wojny światowej w tych krajach organizowała wiele spotkań ze znanymi i wpływowymi ludźmi, aby mówić o Polsce i organizować pomoc dla polskich sierot. Po wojnie powróciła do Polski i zamieszkała w Pniewach, gdzie założyła pierwszy klasztor sióstr nazwanych Urszulankami Szarymi. Niezwykłą pobożnością otaczała Pana Jezusa obecnego w tabernakulum i dlatego wśród dzieci organizowała krucjatę eucharystyczną. Aby wzmacniać wiarę wśród najmłodszych, przez wiele lat wydawała dla nich czasopisma. Sama pisała piękne i pouczające opowiadania, które do dzisiaj dzieci czytają z przyjemnością. Wykorzystując swoje zdolności językowe i kontakty towarzyskie, siostra Urszula dużo podróżowała. Przez całe życie, od dzieciństwa aż do śmierci, na jej twarzy gościł radosny uśmiech. I tak mała Julia Promyczek stała się świętą Urszulą. Miała wielkie serce i znała świetnie języki obce. O, tak. Każdy naród ma swój język. Tak, Polacy mówią po polsku mama, a Francuzi po francusku maman. A Anglicy po angielsku mother. Niemcy po niemiecku mutti. No jasne, jak aruela. A ptaki też mają swoje języki. Długie od ptasich plotek. Niedługie, tylko różne. Właśnie. Papugi mają papuzi, boczki bociani, wróble wróbli, a gołąbki gołębi. Gru, 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 gru. Tak, tak, masz rację. Warto się uczyć języków tak jak święta Urszula.
żeby w każdym kraju czuć się jak u siebie w domu, bo języki to klucze do świata. No tak, a ja mam klucza, cały czas nie wiem, gdzie się podziała ta skrzynka z instrumentami. Gdzie ja ją widziałem? Gdzie ja ją... Patrzcie, tu jest! A jednak święty Antoni nam pomógł! Jasne, jak Aruola, że pomógł! I teraz możemy zagrać koncert! Mamy tu różne koncert. Instrumenty! Bębenek, grzechotki, trójkąt! Tak, tak, tylko to pianino wcale nie chcę słuchać mądralki. O, mądralko, bo żeby dobrze grać na pianinie, trzeba się bardzo długo uczyć. Ale zanim zaczniemy uczyć się gry na instrumentach, zaśpiewajmy piosenkę o Julii, która stała się... Świętą Urszulą! Fortepianie gra, maluje, w domu promyczkiem jest radości. Do Urszulanek przystępuje, zostaje świętą to z miłości. Z miłości wielkiej do ojczyzny, z miłości do jej bohaterów. Święta Urszula Leduchowska, najbliższy Bogu z charakterów. Gdyby miłością świętej Urszuli można było świat otulić, byłoby wiem najpiękniej naj, świat to by nie był, ale raj. Walczy o niepodległą Polskę, jak Paderewski, jak Sienkiewicz. W sześciu językach o nią woła, by mogło dzisiaj nie być. Bogu, ojczyźnie, człowiekowi służyć pragnęła, a i teraz w sercach swych szarych Urszulanek najbardziej szczodre z drzwi otwiera. Gdyby miłością świętej Urszuli można było świat otulić, byłoby wiem najpiękniej naj, świat to by nie był, ale raj. Gdyby miłością świętej Urszuli można było świat otulić, byłoby wiem najpiękniej naj, świat to by nie był, ale raj. Austria, Petersburg, Skandynawia, zimno i gniewy sercu drowie, to Julii Marii z Leduchowskich mapa przymierza z Panem Bogiem. Umiała łączyć i zjednywać, wzorem jest dziś dla dyplomatów. Serca granice przekraczając, pomoc nadzieją niosła światu. Gdyby miłością świętej Urszuli można było świat otulić, byłoby wiem najpiękniej naj, świat to by nie był, ale raj. Gdyby miłością świętej Urszuli można było świat otulić, byłoby wiem najpiękniej naj, świat to by nie był, ale raj.